Państwu w studio e-słuchaczy. Dzisiaj witam Sławomira Dąbrowskiego. Witam, cześć. Witaj, Sławku. Możemy mówić sobie na ty, panie redaktorze? Tak, oczywiście. To ciebie będę się spytać, do ciebie muszę mówić, proszę pana, tak? Bez przesady. No, Sławek jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, pracownikiem m.in. Chemiteksu, działał w spółdzielczości, był dyrektorem ZUK-u. I teraz tak od siebie powiem, bo to wiem od niego, że był najwszechstronniejszym sochaczewskim lekkoatletą, fotografem i chyba można powiedzieć, że filmowcem, bo kręcił filmy. Troszkę tak, szczątkowo. A obecnie emeryt, szczęśliwy ojciec i dziadek, tak? Jest. A ja tylko przypomnę, że sponsorem dzisiejszej rozmowy jest hurtownia elektryczna Bargo, kontakt z aplikacją e-sochaczew. Sławku, cofnijmy się tak troszeczkę do lat 60. Jak wyglądał wtedy sport w Sochaczewie?